W Osinach w niedzielę odbyły się gminno-parafialne dożynki gminy Kępno. Organizatorami tegorocznego święta plonów było sołectwo Osiny i szklarka Mielęcka. Dożynki rozpoczęły się korowodą oraz mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza parafii świętego Marcina w Kępnie, księdza Jerzego Palpuchowskiego. Na dożynki dość licznie przybyli rolnicy z całej gminy. Z wieńcami dożynkowymi przyjechały delegacje wszystkich sołectw. Rolę starostów pełnili Elżbieta Ćwik i Stefan Banaś. Na scenie miały miejsce tradycyjne obrzędy, m.in. przekazanie przez starostów dożynek bochenka chleba z tego rocznej mąki na ręce burmistrza. Święto zbierania plonów jest znane ludzkości od wieków. W starożytności dziękowano wielu bogom za otrzymane dary, składano ofiary, bardzo głęboko przeżywając ten czas. To właśnie uduchowienie stanowiło wzniosłość tej chwili, wzniosłość była również okraszona ogromną radością. Sądzę, że również dzisiaj od samej godziny ta radość w szklarce i w Osinach wybrzmiewa. Dożynki, jakie znamy, organizowano w granicach ziem Rzeczypospolitej już od XVI wieku. Zachowały się tradycje wieńca, kwiatów i odświętnych ubrań. Dzisiaj spotykamy się jako społeczność różnorodna. Jedni o tradycji wiedzą więcej, inni zdecydowanie mniej. Dla jednych uprawa to praca, dla innych część tylko pewnego procesu inwestycyjnego. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek i część artystyczną. Była biseda frantowska i tercet egzotyczny. Na koniec zabawa taneczna.